Teresy Polaski, mój przekaz dnia. Dzień dobry kochanemu Państwu. Sporo się dzieje, prawda? Dookoła, tu tamto, w polityce, wszędzie. Różne rzeczy się dzieją. Dzisiaj pozwoliłem sobie na króciutkie podsumowanie. To nie będzie utwór celowy. On nawet być może nie ma puenty specjalnej. Ale jest fajny. Aj, aj, w portkach się pali, w portkach się pali, w portkach się pali. Aj, aj, w portkach się pali, w portkach się pali. Hop, siup, jak niesłownie to ich siłą. Nie wystarczą panie luki. Trzeba PO temperować i posłankę hop do suki. I posłankę hop do suki. One, two, three, four. Aj, aj, w portkach się pali, w portkach się pali, w portkach się pali. Aj, aj, w portkach się pali, w portkach się pali. Hop, siup, nawet premier w przemówieniu. Choć jest bardzo chytrym lisem, pierwszy raz powiedział prawdę, przestrzegając nas przed pisem, przestrzegając nas przed pisem. Aj, aj, w portkach się pali, w portkach się pali, w portkach się pali. Aj, aj, w portkach się pali, w portkach się pali. Hop, siup, wizy, sryzy i błaszczaki. Wpadki bardzo różnej treści. Tyle, że to całe gówno pod dywanem się nie zmieści. Wcale się już tam nie zmieści. Aj, aj, w portkach się pali, w portkach się pali, w portkach się pali. Aj, aj, w portkach się pali, w portkach się pali. Hop, siup. No pali się w tych porcinach aż miło. 21 września, dzisiaj czwartek, imieniny, proszę Państwa, obchodzą Mateusz i Mira oraz Aleksander, Bernardyna, Bożeciech, Daria, Eusebiusz, Hipolit, Hipolita, Ifigenia, Jonasz, Kastor, Konon, Marek, Maura, Melecjusz, Melisa, Melisa, na uspokojenie, Pacyfik i Pamfil. Wszystkiego dobrego dla moich drogich solenizantów. Nietypowe święta mamy dzisiaj, Dzień Służby Celnej, Dzień Kapsla, no i Międzynarodowy Dzień Pokoju. No i jeszcze parę innych dni. Jeżeli chodzi o cycaty, to tu mnie Basia Bocian, prawdziwe nazwisko, znane redakcji jak najbardziej, wyposażyła w sporo leców. A lece mądre są Stanisław Jerzy Lec. Straszny jest knebel posmarowany miodem. No, straszny. Natomiast leciutka gra posłówek na koniec od pani Sofii Adamek. Żart na stronę. Miło było mi dzisiaj z Państwem się spotkać. Do zobaczenia, do jutra.